Cześć, witajcie, mówi Marcin Kryński. Dzisiaj porozmawiamy sobie o koronawirusie. Chciałem z wami pomówić przede wszystkim o tym, jaka będzie przyszłość, co będzie po COVID-19, bo nie oszukujmy się, COVID-19 nie zabije populacji. Niestety, żeby wybić takie robactwo, jakim jest gatunek ludzki, trzeba silniejszych dział. Więc z tego filmu dowiesz się kilku istotnych, wydaje mi się, rewolucyjnych idei, które dopiero zasmakujemy w przyszłości. Jakie to będą idee? Będzie to zestaw tych poszczególnych działań rekomendowanych przeze mnie, przez Marcina Kryńskiego, tak aby pewnego rodzaju problemy nie wydarzyły się w przyszłości, czyli prewencja, działania zaradcze oraz wszelkiego rodzaju zagadnienia czy proces myślowy, który może doprowadzić do tego, że w przyszłości zaradzimy takim wypadkom, a właściwie nie dopuścimy patogenu do rozprzestrzeniania się po tej całej pięknej planecie populacji. Jezu Chryste, jak to strasznie brzmi, co? Czyli mając wirusa, trzymamy tego wirusa, pakujemy go, tak, a następnie izolujemy, trzymamy go w zamknięciu i wypuszczamy go nigdzie dalej. Więc ten film to trzy główne punkty. Screening, czyli testy. Testy, które używamy aktualnie i testy w przyszłości. Dwa, jak firmy ubezpieczeniowe powinny poradzić sobie i co nas czeka w zakresie ubezpieczeń medycznych w najbliższym okresie czasu. Bo gwarantuję wam, że ta branża ulegnie solidnym przeobrażeniom i chyba jestem jako pierwszy, który o tym mówi. No cóż, ale niestety prędzej czy później będziecie musieli zasmakować tutaj tego, o czym Kryński wam dzisiaj powie. Więc druga sekcja, ubezpieczenia. Trzecia, koszty, wzywa mój kolejny telefon, koszty społeczne i socjologiczne kwarantanny, zamknięcia i tego, jak to zamknięcie na nas wpłynie w dłuższym terminie czasu. Trzy tematy. Temat numer jeden. Zacznijmy od początku. Testy. Aktualnie te testy, które wykonujemy, to jest nieporozumienie, to jest sorry, to jest level, niska wibracja, to jest masakra. Przypomnijcie sobie te czasy radosnych lat 60., kiedy nie było testów ciążowych, nie było takich wynalazków i wykonanie testu ciążowego stanowiło pewnego rodzaju problem. W tej chwili wybieramy się do apteki albo do supermarketu, kupujemy taki test, stoi na półce, kropelka moczu i kobieta może z precyzją na poziomie 99,9% stwierdzić za pomocą oczu, za pomocą odczytania tego testu, czy jest w ciąży, czy też nie. I tak powinny wyglądać wszelkiego rodzaju testy, czyli prostota, bez utrudniania, bez tego, co robimy aktualnie, czyli wymaz, a może śluzówka głęboko w nosy. Tak, to właśnie teraz robimy. Badamy materiał, czy też pobieranie krwi. Nie możemy w czasach epidemii, pandemii pozwolić sobie na to, żeby personel medyczny, który stanowi dobro każdego państwa, czy tak, generalnie państwa w tej chwili, każdego państwa, żeby taki personel medyczny przeprowadzał testy diagnostyczne i kontaktował się z osobą chorą, tak, która jest w stanie zarazić lekarza, laboranta, pielęgniarkę drogą kropelkową. Więc te testy muszą być proste, łatwe, możliwe do weryfikacji, do zrobienia przez normalnego człowieka, takiego jak ja. Nie lekarza, nie pielęgniarkę. Testy działające na zasadzie: masz ślinę, napluj tutaj, poczekaj 25 minut, umieść w lodówce,
dodaj alkoholu, octu, nieważne, coś, co jest w domu, coś, co można łatwo zrobić. I taki test powinien być szeroko dostępny. To nas w najbliższym okresie czasu czeka. Firmy, które wprowadzą tego rodzaju testy na rynek, zdobędą dominującą pozycję i już w tej chwili widzę dla nich multimilionowy biznes. A jeżeli to właśnie ty słuchasz tego, o czym właśnie w tej chwili ci mówię, i chciałbyś zaadaptować tego rodzaju koncepcję, my congratulations, zostaniesz milionerem. Ok. Więc sama diagnostyka, jeszcze pomijając kwestię samych testów PCR, czyli te testy DNA, są czymś, czego nie powinniśmy generalnie w tej chwili. Ja rozumiem, że te testy muszą być wykonywane, nie ma nowej technologii. Natomiast można bez żadnego problemu opracować test, który reaguje na białko, tak? Czyli wydziela pewnego rodzaju białko. Białko zaczyna świecić, tak? Czy jest fluorescencyjne, czy też. No, to są gigantyczne, gigantyczne możliwości, na jak wiele sposobów można doprowadzić do tego, że te testy będą globalnie dostępne dla każdego. Na każdej półce, w każdej apteczce samochodowej również. Ok, that's it. Jeżeli chodzi o testowanie. Insurance companies. Zapomnijcie o tych radosnych podróżach. Ja pomiędzy poszczególnymi krajami. Zapomnijcie o tym, że w przeciągu miesiąca czasu wykonujecie 15 czy 20 lotów i odwiedzacie te kilkanaście krajów. Tu już nie wróci. To prawdopodobnie nie będzie możliwe. Chyba że te testy błyskawiczne, o których mówiłem przed chwilą, będą globalnie dostępne dla każdego zainteresowanego. Jeżeli tak nie będzie, to niestety nasze przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi krajami będzie niemożliwe, będzie bardzo mocno utrudnione albo niemożliwe. Firmy ubezpieczeniowe w tej chwili nie biorą pod uwagę jeszcze w swoich polisach tych zagadnień związanych z koronawirusem. A te zagadnienia to są strategiczne zagadnienia. Niestety, nie chcę Was przerażać, ale wydaje mi się, że firmy ubezpieczeniowe, tak jak mam tutaj takie urządzenie typu Bluetooth, właśnie odpiąłem mankiet specjalnie przed nagraniem, będziemy korzystali z takiego sprzętu prawdopodobnie, takiego sprzętu, który będzie mierzył temperaturę naszego ciała, puls, czyli będzie sprawdzał, czy jesteśmy alive, czy nie oszukujemy systemu, czyli będziemy mieli taką bransoletkę wesołą i ta bransoletka na bieżąco będzie mierzyła naszą temperaturę ciała. Będzie też na bieżąco, bez naszego udziału, bez naszej ingerencji, wysyłała te informacje dalej. Więc jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii i wiecie, co to są te zabawne urządzenia do mierzenia waszej prędkości w samochodziku, żeby płacić niższe ubezpieczenie za samochód, no to teraz, drodzy Państwo, to my będziemy zwierzętami, tak? Zaczipowani, tak? Zaczipowani, okej, ja mówię tutaj o bransoletce, ale prędzej czy później to będzie chip. I bez tego zapomnijcie o ubezpieczeniu, zapomnijcie o jakimś leczeniu, o wyjeździe, gdziekolwiek. Takie urządzenie prędzej czy później będzie kontaktowało się, zbierało informacje o wszystkich ludziach, których odwiedzamy wokoło, a także na bieżąco będzie nas informowało o tym, że nasz dystans do tej drugiej, kolejnej, trzeciej, szóstej, ósmej, dziesiątej osoby jest zbyt bliski, czyli że powinniśmy się oddalić, czyli usłyszymy bzzz, bzzz, albo będzie coś takiego, że przyciśniemy. Właśnie, wtedy będzie waliło prądem. Jak zbliżysz się za blisko do takiej osoby, to poczujesz electric discharge, czyli uderzy cię prąd, zostaniesz porażony. Witamy w nowej rzeczywistości. Nie każdemu to się spodoba, naturalnie nie każdemu się spodoba ta rzeczywistość. A teraz omówimy sobie skutki społeczne. Drogie panie, drodzy panowie, gdybyście znali historię mojego życia, to byście wiedzieli, że sąsiedzi, bo to, co nas podnieca, to się nazywa. Więc tak. Wow. Oh, sorry.